Dzień dobry, widzimy się, słyszymy się, wszystko działa tak jak powinno. Czwartek okolice 10, a więc jak obiecywałem, zjawiam się, żeby na moment przeciąć się z wami, uzgodnić stanowiska na temat tego, co się wokół nas dzieje, a dzieje się, jak wiecie, bardzo dużo. Prezes Jarosław Kaczyński, objeżdżając Polskę, wrzuca w każdym w zasadzie miejscu, w którym jest, coraz to nowe pomysły, coraz to nowe idee, coraz to większe absurdy generują się w tej głowie i oczywiście my wszyscy później za tym musimy ganiać, no bo oczywiście jesteśmy pytani o to, jak komentujemy taką czy inną rzeczywistość, która urodziła się w głowie pana prezesa. Najnowsze historie to takie, że państwo polskie, no pewnie w zasadzie Obajtek, to trzeba sobie powiedzieć jasno, odkupi Żabkę od obecnych właścicieli. Ja myślę, że jest jeszcze parę innych rzeczy, które Obajtek mógłby odkupić, które jeszcze nie są Obajtka i też trzeba doprowadzić do tego, żeby po prostu wszystko było Obajtka. Można to w zasadzie by też zapisać w Konstytucji, to by było dużo prostsze, bo zamiast tak się krzanić i w krok po kroku, firma po firmie, w gazetka po gazetce, od razu by się po prostu zapisało, że wszystko w państwie jest państwowe albo Obajtka i byłoby prościej. Natomiast zobaczcie, mówiąc zupełnie poważnie, jak ten człowiek ma mocno zadekowany PRL w głowie, że teraz będzie sklepy spożywcze kupował. Już państwo ma fabryki cukierków, ma już wszystkie... Rozumiecie, znaczy państwo może mieć strategiczne rzeczy związane z paliwem, związane z energią, no bo widzimy dzisiaj, jak bardzo jest to kwestia no, bezpieczeństwa narodowego, po prostu jasno mówiąc. Natomiast po kiego grzyba państwu są gazety? Po kiego grzyba państwu są sklepy spożywcze? W portale regionalne, ale nie. On musi kontrolować absolutnie wszystko. A drugi, znaczy to trzeba będzie oczywiście, znaczy bo to możemy sobie pokomentować, kiedy my będziemy mieli odpowiedzialność za Polskę, trzeba będzie robić dokładnie odwrotnie. To znaczy trzeba będzie doprowadzać do tego, żeby państwo miało to, co powinno mieć, a resztę, żeby mieli ci, którzy będą potrafili w normalny sposób tym zarządzać. Cześć Hesja, bo widzę, że się tutaj kolega pojawił, wśród oczywiście bardzo wielu was innych moich kolegów i koleżanek. Żywiec pozdrawia Gliwice, Irlandia to też takie miasto koło Gliwic. W Alpy też słyszeliśmy bardzo ładna miejscowość. Tylko pytanie, czy tam jest kościół? Dlaczego pytam? Bo Kaczyński też był uprzejmy powiedzieć, że będzie instalował nowe lokale wyborcze w miejscowościach, jak to określił, kościelnych. Bardzo mi się to określenie spodobało i bardzo mi się ten pomysł spodobał. Oczywiście chodzi o to, żeby żaden potencjalnie głosujący na PiS, bo prezes wierzy, że ci, co chodzą do kościoła, to właśnie na PiS głosują, jeszcze żyje w tym świecie, żeby im nie umknął. Ja myślę, że to jest w ogóle też myśl do twórczego rozwinięcia, bo z jednej strony no wiecie, można postawić tych kilka tysięcy punktów wyborczych przy kościołach, ale trzeba będzie też zorganizować takie bojówki, które będą zapędzać tych ludzi z kościołów do tych lokali wyborczych i będą im też kazały odpowiednio na kogoś głosować i tam będą też ci, te ormo, co Kaczyński chce założyć, co będzie liczyło głosy, tak żeby PiS wygrał, więc tu jest mnóstwo pracy jeszcze do zrobienia. Ja bym w ogóle poszedł dalej, nie tylko w miejscowościach kościelnych stawiał, ale na przykład w miejscowościach benzynowych bym stawiał, czyli stawiałbym tam, gdzie są sklepy, znaczy gdzie są stacje benzynowe. Tam bym stawiał lokale wyborcze przy stacjach benzynowych i stawiałbym też na przykład w miastach autobusowych, tam gdzie autobusy jeżdżą. Na każdym przystanku bym stawiał w punkt wyborczy. Ich muszą być dziesiątki tysięcy tych punktów. Tylko trzeba będzie właśnie też jeszcze zrobić te bojówki, żeby one zaganiały ludzi i żeby oni głosowali na PiS. Znaczy, wyobrażacie sobie, ja nie chcę mówić, że to jest chory człowiek, bo takich rzeczy nigdy o ludziach nie mówię. Nie jestem lekarzem. Natomiast jak chora jest ta wizja państwa, jak popieprzone jest ta koncepcja, choćby na tych dwóch prostych przykładach. No, czy wy wyobrażacie sobie takie państwo, które teraz będzie sięgało po Żabkę Nano robiącą, bo państwo będzie nam dzisiaj państwo. To jest ta rzecz, którą państwo ma zrobić. Państwo, które nie umie zrobić wyborów, państwo, które nie umie ściągnąć węgla, państwo, które nie umie opanować inflacji, państwo mi teraz hot dogi będzie robić w Żabce Nano. To jest dzisiaj państwo, o którym myśli Kaczyński. On o tym myśli, że państwo hot dogi mi robiło w Żabce, a nie umie zrobić tak, żeby ludzie nie płacili takich rachunków, jak dzisiaj płacą za prąd. W akcie rozpaczy robią to, co robią, czyli otwierają sprzedaż węgla brunatnego, który jest najgorszym syfem dla domowych pieców, dla ludzi, bo boją się, że ludzie w tych domach pozamarzają.
wiecie, co to jest węgiel brunatny, on jest dużo bardziej zawilgocony. To jest wcześniejsza faza jakby w rozwoju tej skały, która kończy jako węgiel kamienny, więc tam jest więcej wilgoci, dlatego na przykład stawia się kopalnie odkrywkowe blisko elektrowni na węgiel brunatny, bo tego się po prostu nie da transportować, bo to się rozpada w transporcie. To wydziela mnóstwo, jak powiedziałem, niezdrowych substancji i on się tym nie potrafi zająć. Żeby ludzie nie musieli syfem palić w piecach, tylko on teraz hot dogi będzie dbał o to, żeby państwo polskie mi robiło i żeby państwa z kościoła zaganiać do wyborów, żeby tylko na niego zagłosowali. Natomiast wiecie, w tym wszystkim no można posłuchać tej paranoi i można jakby no pośmiać się i natomiast to są naprawdę śmiertelnie poważne rzeczy. Zobaczcie, co oni teraz robią. My o tym też już mówimy, trąbimy, będziemy trąbić o kradzieży, której chcą się dopuścić. Ukraść nam po prostu składki zdrowotne. Fundusz zapasowy NFZ przepisać do funduszu przeciwkowidowego, który powołali sobie w pandemii, a do którego premier ma kluczyki i może z nim zrobić, co sobie chce. Czyli pieniądze, które były jakby oznaczone i przez nas były wpłacane z jasną intencją, czyli wpłacamy je na to, żeby mieć lekarza, żeby mieć USG, żeby się móc położyć do szpitala, jak trzeba zrobić operację i tak dalej, były odprowadzane w ten sposób. One teraz trafiają do kieszonki Morawieckiego, z którego on może wypłacić dodatek węglowy, bo oni tam różne rzeczy z tego funduszu antykowidowego płacą, a tak naprawdę zostają wyprowadzone poza kontrolę budżetową. To jest okradanie nas w biały dzień, no powiecie, jest czy nie jest. Myśmy płacili to na zdrowie, a teraz się nagle okaże, że to pójdzie na węgiel, jak Morawieckiemu zacznie się palić tym węglem brunatnym koło tyłka. To jest coś, co powinno w normalnych warunkach obudzić w nas bardzo poważny gniew, bardzo poważny sprzeciw. No nie można w ten sposób postępować. Zobaczcie, dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej jest bardzo ciekawy tekst. Zobaczcie sobie, on też jakby koresponduje z tym, co ja już ostatnio też mówiłem i w wywiadach, i w różnego rodzaju komunikacji, o ile bylibyśmy w innym miejscu, gdyby nie wprowadzili tej idiotycznej ustawy 10H, likwidującej wiatraki na lądzie w Polsce, znaczy likwidującej możliwość budowy takich wiatraków. Te wiatraki dzisiaj, jeżeli by były budowane nawet w takim trybie, jak były budowane, a wiadomo, że technologia się rozwija, więc byłoby ich więcej i o większej mocy, one dzisiaj doprowadziłyby do tego, że nie mielibyśmy 9% takiej energii w miksie, tylko 19% i nie mielibyśmy niedoboru węgla, tylko nadmiar. To jest ta różnica, która dzisiaj leżała, która mogłaby leżeć na stole. Gdybyśmy tylko tego nie zepsuli, tą durną ustawą, którą oni uchwalili, a Duda podpisał. I oczywiście, że trzeba chronić zdrowie ludzi, natomiast słuchajcie, postawienie wiatraka, znaczy sam wiatrak nie robi żadnych problemów. To jest pytanie o to, jaka moc jest zainstalowana na tym wiatraku i można dobrać taką, żeby ludzie, którzy mieszkają w okolicy, nie słyszeli hałasu. Bo na tym samym kiju możesz postawić tyle mocy będzie słychać z 2 kilometrów, a tyle będzie słychać z 300 metrów. I to jest naprawdę do zrobienia, to nie jest fizyka jądrowa, to jest się w stanie zaplanować sensownie. Druga rzecz, że można tak mądrze postawić ten wiatrak, żeby nie było też tego, co się ludzie boją, czyli tego efektu stroboskopowego, że się kręci ten wiatrak i ciemno, jasno, ciemno, jasno, ciemno, jasno w oknach, kiedy słońce prześwituje przez te łopaty wirnika. To wszystko naprawdę da się zrobić, bo to robiono w bardzo wielu miejscach na świecie. I zobaczcie, i gdzie byśmy dzisiaj byli? Mielibyśmy nadmiar węgla, a nie musieli się zastanawiać, czy z Kolumbii dojedzie taki syf, czy inny syf. Czy miał dojedzie, czy może jakieś inne odpadki, bo dzisiaj zdaniem PiS-u na takie właśnie rzeczy Polacy zasługują, jak palenie syfem w piecach. To są naprawdę poważne rzeczy, które dzieją się na naszych oczach i z których jesteśmy codziennie obłupywani przez to pisowskie państwo. Mam nadzieję, że... bo też miałem wczoraj o tym wiele rozmów i chciałbym też to mocno jakby podkreślić, bo im bardziej jeżdżę, rozmawiam, jestem tu, tam, słyszę od ludzi taką, znaczy wielu ludzi przygniecionych też tym wszystkim, co się dzisiaj dzieje, mówi, że już nie ma nadziei, że to się nie zmieni, że opozycja zajęta sobą, że nie wygra, że to w ogóle chcą, już machają ręką, nie uda się, nie ma nadziei. Zobaczcie na jedną rzecz. To znaczy, jeżeli my naprawdę będziemy wierzyli, że nie wygramy, albo będziemy przekonani, że nie wygramy, to nie wygramy. To po prostu tak działa. I to jest też element oddziaływania tej wojny psychologicznej, którą Kaczyński chce nam wytaczyć, czy wytacza. Żebyśmy nie wierzyli, że zmiana jest możliwa.
Czy ona jest możliwa? Oczywiście, że jest możliwa. Dlaczego jest możliwa? Dlatego, że tak jak powiedziałem, Kaczyńskiego popiera 17% Polaków, a 83% go nie popiera, bo nie wyraziło w tej sprawie zdania albo poparło kogoś innego. To czy matematycznie zmiana jest możliwa, czy niemożliwa? Oczywiście, że jest możliwa. Czy przy skali zwycięstwa 1-2 miliony głosów on jest w stanie sfałszować wybory? Nie jest w stanie sfałszować takich wyborów. Jeszcze jak go dodatkowo przypilnujemy. Że sobie będzie gadał, to będzie gadał. Ale zobaczcie, on jeździ, gada, mówi, że postawi tu punkty wyborcze przy kościołach, żeby, mówiąc zupełnie wprost, pewnie chce celować nie tylko w ludzi starszych, ale w tych, o których jest przekonany, że podzielają te same wartości, co nie wiem na jakiej podstawie, bo ja też do kościoła chodzę i jesteśmy bardzo daleko z panem Kaczyńskim w bardzo wielu kwestiach. Nie wiem, czy nie częściej niż on. Jakbyśmy mogli sobie porozmawiać szczerze, to pewnie by to wyszło. To nie o to chodzi. To znaczy, i pomijając już fakt, że tu nie o chodzenie do kościoła chodzi, bo jak już też wielokrotnie powtarzałem, od chodzenia do kościoła człowiek się nie staje chrześcijaninem, tak jak od chodzenia do garażu człowiek nie staje się samochodem. To prosta prawda, ale bardzo, bardzo konkretna. To jakby... W nas z kolei takie opowieści Kaczyńskiego tworzą wrażenie, że on to jest genialny strateg, który tak to wszystko wymyśli, tak to przyblokuje, tak to ogarnie, tak to pozapina, że my będziemy tutaj bezbronni, a cały ten opozycyjny ciamajdan to już w ogóle sobie z tym nie poradzi. I on wtedy nie musi zrobić jednego wystrzału, on wtedy nie musi sfałszować jednej kreski, on wtedy nic nie musi robić, bo on po prostu wygrywa, bo my wiemy, że przegrywamy. Jesteśmy przegrywami, którzy idą na boisko z spuszczonymi na kwintę nosami i mówią, ale i tak przegramy, co tam, przecież tam jest ten wielki, wielki potwór, który nas na pewno rozjedzie i na pewno nas zje. No to jak z takim podejściem mamy iść do zmiany, to na pewno tej zmiany nie będzie. Więc to jest mój wielki apel do nas, że niezależnie od tego, jak oceniamy opozycję, czy ona się dogaduje, czy się nie dogaduje, czy ten się podoba, czy tamten się nie podoba, wy to macie wygrać, dla siebie to macie wygrać. Jeżeli nie wierzycie w takie czy inne partie polityczne, to macie po prostu to wygrać dla siebie. Bo to bezeceństwo, które się dzieje na naszych oczach, ono się musi skończyć. A w blokach startowych czekają ludzie i dokumenty i rozwiązania, które będą naprawdę zmieniały Polskę na lepsze od day one. Bo my wiemy, jak to zrobić. Jak sprawić, żeby pieniądze z KPO przypłynęły do Polski, jak zacząć umacniać kurs złotówki, jak z powrotem ściągać inwestycje do kraju, które w tej chwili odpływają, jak wreszcie zbudować system realnych dopłat, sensownych dopłat dla ludzi do odnawialnych źródeł energii, które chcą instalować w swoich domach. My naprawdę to wiemy, jak to zrobić, jak obniżyć rachunki, jak sprawić, żeby szkoła wreszcie chodziła tak, jak powinna. My to wiemy, bo pokazywaliśmy to wam, jak rozdzielić kościół od państwa, jak oszczędzić pieniądze w tym państwie, jak nie zażynać ludzi nieprzemyślanymi budowami typu CPK. My to naprawdę wiemy i my to jesteśmy w stanie zacząć realizować. I ta nadzieja jest do spełnienia i ona za rok może się ucieleśnić, ale to wszystko musi być skutkiem nieprzegranej już dziś wojny psychologicznej, którą Kaczyński wytacza dzisiaj, opowiadając dyrdy mały w tym całym swoim cyrku objazdowym, w którym po Polsce jeździ. Nie dajmy sobie zrobić tych rzeczy w głowie, na których jemu zależy, żeby nam je zrobić. Pamiętajcie proszę o tym i walczcie czasami z taką pokusą beznadziei, takiego, no już się nic nie da zrobić, już pozamiatane, już poszło. No właśnie nie poszło. I na koniec i tak wychodzi, że żebyśmy mieli rację, tak? No popatrzcie teraz nawet na Węgry. Orban już się zaczyna przepraszać z euro i myśli o wprowadzaniu euro. A u nas ile było krzyków, jęków, stęków, oj nie, euro, opozycja nagle, bez już nie powiem czego, no tak, ale euro to może nie rozmawiajmy, może się bójmy. My się tego nie boimy, mówimy wprost, należy wprowadzić euro. I to jest znakomite zadanie akurat na jedną kadencję przyszłego rządu, przyszłego parlamentu. Akurat na jedną kadencję, idealnie. Teraz mi powiedzcie, w czym chcielibyście dzisiaj mieć wasze oszczędności? W złotówkach czy w euro? Proste pytanie. I Orban się teraz, mówię, zaczyna do euro przymierzać, w Bułgarzy, Chorwaci, a my co? Od macochy jesteśmy? To jest kwestia naszego bezpieczeństwa. Wierzę, że my się naprawdę obudzimy, że może już jesteśmy bliscy tego, żeby się obudzić. I wierzę też, że wystarczy nam tej siły, tej nadziei, żeby nie dać się Kaczyńskiemu zrobić w bambuko już dzisiaj w głowie. Nie, Kaczyński, możesz sobie gadać ile chcesz, przegrasz te wybory. Przegrasz te wybory, my je wygramy. Dla was je wygramy, nie dla siebie ta osoba czy tamta, tylko dla was, dla nas, dla naszych dzieci.
Bo one na to zasługują. One zasługują. To jest podstawa naszego myślenia o polityce, że patrzymy na to, co jest i wiemy, że nasze dzieci zasługują na dużo więcej. Pisze pani Halina, my już... ma już wyszkolonych następców, jeśli nawet Kaczyński odejdzie, to PiS będzie nadal. Będzie albo nie będzie. Moim zdaniem raczej nie będzie, bo się porozpada na frakcje, a dla mnie taką najciekawszą w negatywnym sensie do obserwowania będzie ta frakcja, której jestem przekonany i powtarzam, że powstanie w Polsce, powstanie na zgliszczach PiSu po przegranych w przyszłym roku wyborach taka altprawicowa, radykalnie prawicowa formacja po prostu antyunijna, polexitowa, która będzie mocno ten temat brała na tapet i wierzę, niestety, patrząc na to, co się dzieje, że będzie mogła liczyć na jakieś, może nie spore na początku poparcie. Wydaje mi się, że naturalnymi liderami takiej frakcji mogą być, nie wiem, Zbigniew Ziobro, może być Jacek Kurski, to tego typu postaci, które będą nas okłamywać dokładnie tak samo, jak okłamywał ludzi Cummings, jak okłamywał Johnson, jak okłamywał Farage w Wielkiej Brytanii przed Brexitem. No i skończyło się to właśnie tak, jak się skończyło. Także ja nie jestem wcale pewien, że PiS przetrwa. Małgorzata Celej pisze, że wybory zablokują stanem wyjątkowym. Proszę pamiętać, że stan wyjątkowy po pierwsze nie może trwać w nieskończoność, to wiemy na pewno. Po drugie, no, Duda będzie musiał mieć poważne podstawy, żeby to podżyrować, a jemu na ręce patrzą Amerykanie. Po trzecie, niech tylko oni ogłoszą stan wyjątkowy. To momentalnie zapewniam was, że nie będzie żadnej różnicy pomiędzy ostro lewicowymi frakcjami na opozycji, a ostro centrowo-prawicowymi. Do tego jeszcze dołączą ruchy obywatelskie, my zrobimy taką jesień średniowiecza wtedy na ulicach, jeżeli będą nam chcieli w tak brutalny sposób ukraść demokrację, że już nigdy więcej nikomu taki pomysł nie przyjdzie do głowy, bo wtedy cała Polska wyjdzie na ulicę. My dzisiaj, zobaczcie, to, że on puszczają spiny, puszczają dołem, o, może on wprowadzi stan wyjątkowy, to też jest element tej gry psychologicznej, którą on z nami toczy. Bo on wystarczy powiedzieć, o, tak, może gdzieś tam on może wprowadzić stan wyjątkowy. Już my na niego patrzymy jako na kogoś, kto może nas całkowicie ubezwłasnowolnić. Znaczy, jeżeli my przyjmiemy to myślenie, że my jesteśmy ofiarami, a on jest tym, który może z nami robić wszystko, również przez takie teksty, które gdzieś tam są rzucane, to przegraliśmy z całą pewnością. To on nie musi wprowadzać żadnego stanu wyjątkowego, bo my już go mamy w naszych głowach. My jesteśmy ubezwłasnowolnieni. Nie dawajcie się Kaczyńskiemu ubezwłasnowolnić. Nie dawajcie Kaczyńskiemu kluczy do waszych głów, do waszych serc. Bo on bardzo chce je mieć i będzie to bezwzględnie wykorzystywał. Ziobro na bank zostanie, no tak. Jak oddzielić Kościół od państwa, pyta Denis. To jest zła droga. Kościół powinien robić wszystko dla ludzi. Jeśli nie chcemy chaosu, Kościół i wiara powinny się siać pomiędzy ludzi. Zobaczcie na młodzież bez wiary Boga, czy to jest dobra droga. A to już decyzja tej młodzieży, bo to każdy z nas powinien podejmować decyzję w tej sprawie, czy chce z Bogiem, czy bez Boga. Proszę zwrócić uwagę, panie Denisie, jak to Jezus załatwiał 2000 lat temu. On wydawał jakieś ukazy, narzucał ustawy, apelował do polityków, czy układał się z nimi, żeby pewne rzeczy załatwili, nie szedł w kontrze. I od samego początku, również po zmartwychwstaniu, kiedy miał mandat do tego, żeby jak mówię, pójść do Piłata, pokazać mu gest Kozakiewicza do Sanhedrynu i powiedzieć, no i co, no i kto wygrał, kompletnie go to nie interesowało. Od samego początku chrześcijaństwo oparte jest na tym, na dobrowolności. Na tym, że jeden człowiek przekazuje dobrą nowinę drugiemu człowiekowi, a ten drugi człowiek ma pełną wolność uwierzyć lub nie uwierzyć, pójść za tym lub nie pójść. I jak pan poczyta Ewangelię, to w przypadku Jezusa też było dziesiątki, setki, a może i tysiące takich, którzy powiedzieli, a nie, to ja dziękuję bardzo, przepraszam serdecznie, do widzenia, nie interesuje mnie, nie jestem zainteresowany. To jeżeli Jezus gra w ten sposób, to Kościół nie ma prawa grać w inny sposób i ja jako chrześcijanin też nie mam prawa grać w inny sposób. Koniec i kropka. Większość problemów, z którymi Kościół się dzisiaj boryka, wzięła się z tego, co zrobił Konstantyn. Z jednej strony można powiedzieć przerwał i dobrze w prześladowaniach chrześcijan, ale z drugiej strony robiąc chrześcijaństwo religią państwową dokonał pomieszania porządków, które jest grzechem pierworodnym w tych wielu problemów, które dzisiaj widzimy. Bo tu się pojawia logika, Kościół wtedy bierze od państwa logikę stanu posiadania, bierze wtedy od państwa kwestię władzy i cieszenia się tą władzą i sprawowania władzy. Pojawia się pojęcie wręcz władzy w Kościele autorytarnej, mniej autorytarnej, pasterskiej, tak?
takiej, że tutaj, wiecie, ta władza odpuszczania grzechów, która pada w Ewangelii, to jest służba tak naprawdę, od samego początku, bo to jest władza, to tak jakby powiedzieć, że lekarz ma władzę czynienia człowieka zdrowym. To jest niesamowity dar, służba, że można pomóc człowiekowi. To tak trzeba rozumieć. A to dzięki temu, że państwo pomieszało się z Kościołem w tym IV wieku, doprowadziło do tego, że biskupi zaczęli zachowywać się jak ministrowie, a ministrowie zaczęli zachowywać się jak biskupi. To trzeba rozdzielić. My mamy 12 prostych punktów pokazujących, jak należy zacząć to rozdzielać w praktyce, a nie tylko ganiać i krzyczeć, że to czytam. To tylko po prostu konkretnie zlikwidować fundusz kościelny, uporządkować kwestie cmentarzy, lekcji religii. Zachęcam do zajrzenia na nasze strony Strategia 2050. Tam to wszystko jest jasno pokazane. Będziemy o tym jeszcze tej jesieni mówić. Dziękuję za wszystkie miłe słowa. Widzicie, że też tutaj sobie dyskutujecie ze sobą. Opozycja musi do komisji wyborczych namówić jak najwięcej członków i mężów zaufania. Tak jest, zgoda. Dlatego stworzyliśmy ten mechanizm z kodem, z partiami opozycyjnymi, opozycyjnej kontroli wyborów. On jest gotowy od strony informatycznej. Też trwają prace nad tym, żeby był gotowy od strony ludzkiej. My po prostu Kaczyńskiemu tych wyborów ukraść nie pozwolimy. To są najważniejsze wybory od 30 lat i nie będzie on nam kradł rodowych sreber specjalnie w takim momencie. Patrzę, co jeszcze, do czego można by było na szybko się odnieść, bo już czas się kończy. Trzeba lecieć, bo jeszcze za chwilę wywiad w RMF-ie, jeszcze parę innych rzeczy. Pani Marianna pisze, że stęskniła się z naszymi spotkaniami. Tak jak powiedziałem, w czwartek będę starał się w sposób zdyscyplinowany między 10 a 11 się u Was pojawiać. Dorota Stogowska, co z ustawą o ochronie ludności, bo jakoś Pan milczy? No nie milczę, no ile razy można mówić, tłumaczyć, wyjaśniać. Rozumiem, że pani Doroto mogła nie słyszeć. Ta ustawa budzi bardzo poważne wątpliwości. Zagłębiamy się w nią w tej chwili podczas prac sejmowych. Jest tam wiele rzeczy, które są nie do zaakceptowania, które są też już rozstrzygnięte w innych ustawach. Niebezpieczny produkt. Bardzo, bardzo niebezpieczny produkt wprowadzający, dający państwu możliwości, które po prostu się państwu nie należą, albo jeżeli się należą, to powinny być poddane kontroli konstytucyjnej, a nie załatwiane w taki sposób. To są rzeczy, które można pisać w konstytucji, jak się na to zgodzimy, ale nie w ustawie, a później jeszcze, jak oni to po swoją drogą pójdą, porobią rozporządzenia tej ustawy, które będą w ogóle jeszcze dalej szły. Nie, nie, nie. Bardzo, bardzo, bardzo ostrożnie z tym produktem i bardzo uważnie mu się przyglądamy. Uważamy, że tam jest bardzo dużo niebezpieczeństw. Ale o szczegółach oczywiście będziemy na bieżąco informować. O, widzę, że się zaczęła dyskusja o Kościele, bardzo dobrze, Kościele i Państwie, ceny paliwa. Ceny paliwa są dramatyczne, idą cały czas do góry, dlatego że niezależnie od tego, że może być czasami lepiej, to jesteśmy w samym środku tej wojny i w samym środku zimy, która wiele paliw wymaga i te ceny będą się zmieniać, będą fluktuować, będą pływać. Pamiętajcie o dwóch rzeczach, które są cholernie ważne w tym całej układance. Po pierwsze, my to kupujemy za dolary. A wiecie, jaki jest dzisiaj kurs dolara? Więc dzisiaj, jeżeli chcemy mieć niższe ceny paliw, to musimy też oddziaływać na to, żeby złoty się umocnił. A jak my mamy umacniać złotego, jak my glapę mamy? Z tym jego całym stand-upem i z tym całym... Już nie chcę tu mówić o Mam Talent, bo w Mam Talent to byli dużo bardziej utalentowani ludzie i oni akurat mieli 2 minuty na występ, a ten przez 40 minut potrafi opowiadać te swoje dyrdy małe. To jest za dolary. Trzeba po prostu doprowadzić do stabilizacji złotówki. I tym się powinien dzisiaj zająć rząd i NBP. A druga rzecz to jest ta, że zobaczcie sobie, jakie zyski notuje dzisiaj Orlen. Dlatego myśmy chcieli zrobić to, co chcieliśmy zrobić, czyli obłożyć spółki energetyczne, paliwowe, te, które notują dzisiaj potworne zyski, po prostu na swoich marżach, takimi opłatami, żeby można było obniżyć ceny energii, żeby można było obniżyć ceny paliw. Oni po prostu okradają nas dzisiaj w biały dzień i powinni te pieniądze nam dzisiaj oddać w obniżaniu cen paliw. W obniżaniu cen energii. I myśmy to położyli na stole w sierpniu. Później Unia Europejska powiedziała, dobra, robimy to na szczeblu europejskim. Później przyszedł Sasin i powiedział, dobra, to zrobimy to u nas. Tylko wymyślił, że to w takim razie nie damy
ten podatek tym, którzy zarabiają za dużo, tylko wszystkich złupimy. Tak? To jest taki Janosik nowoczesny, czyli nie będzie łupił bogatych, żeby dawać biednym, tylko złupi bogatych i biednych i weźmie sobie. O, taki nowatorski pomysł, ale bardzo na miarę Sasina i jego intelektu, w jego sposobu, że tak powiem, zarządzania państwem. To jest człowiek, który, pamiętacie historię z wyborami, Kaczyński mówi, nie da się zrobić wyborów, pandemia i tak dalej, w ogóle ten przychodzi Sasin, szefie, ja zrobię. Tak? No jak zrobił? 70 milionów przypieprzył, wyborów nie było, karty zmielono i tak dalej, i tak dalej. Teraz przyszedł, trzeba zrobić podatek solidarnościowy, kilkanaście miliardów do państwa by trafiło, można by było ulżyć ludziom. To ja zrobię, szefie, ja zrobię. Poszedł, zrobił tak, że wszystko trzeba było wyrzucić do kosza. Jakby poszedł do Kaczyńskiego, Kaczyński powiedział, szukam kogoś, że trzeba by było marchewkę posadzić zielonym do dołu, tylko nie mam człowieka do tego. Sasin się pierwszy zgłosi, ja wam gratuluję. Pójdzie i oczywiście później się okaże to, co się musi okazać, ale on będzie pierwszy, który się zgłosi. To jest wicepremier polskiego rządu. Wyobrażacie sobie, jak u nich jest krótko z kadrami, że mamy takie sytuacje? Ceny paliw są dramatyczne, a jak będą dramatyczne, to będzie inflacja rosła. Ale no mówię, ile ja jeszcze razy mam powtarzać? My się musimy, gdybyśmy tylko mieli szansę wpiąć się do tego systemu, to zaczęlibyśmy to uzdrawiać krok po kroku, centymetr po centymetrze, sektor po sektorze. No ale nie możemy. Bo ludzie wybrali w Polsce taką władzę, jaką wybrali, a my musimy poczekać na swoją kolejkę. Dzisiaj potrzebujemy bardzo, bardzo mocno tej determinacji waszej, żebyście wy wierzyli, tak jak my wierzymy, że to się uda. Jak się uda, to jesteśmy w stanie za rok nie mieć tego typu problemów. Widzę, że przyszli konfederaci, z serca błogosławimy, oczywiście bardzo się cieszymy. Tak gładko ci idzie mówić piękne słowa, to tylko barany słuchają. No pani Doroto, ale to zdaje się, że pani słucha. Ja bym nigdy w życiu się nie ośmielił tak panią nazwać. Nigdy w życiu. Owieczką jeszcze może w jakiejś, jakbyśmy usiedli i byłoby wesoło, herbata, ciasto, może jakiś likier, poznalibyśmy się bliżej, bo jak do tej pory żeśmy chyba patelni po bruku ze sobą nie ciągali, o ile dobrze pamiętam, więc ja do pani, pani Doroto, pani do mnie na ty, okej, w porządku, niech będzie, ale muszę powiedzieć, że ale że pani tak o sobie, że barany słuchają. Ja nie lubię, jak ludzie się tak źle traktują sami siebie, bo to życie nas już dostatecznie łupie. Życie nas tak wali dzisiaj po krzyżu, że jeszcze siebie samego obrażać. Pani Doroto, naprawdę nie tędy droga. Widzę, że tutaj, och, jaka tu ostra dyskusja idzie. Po rehabilitacji wysłucham całej rozmowy. Życzę bardzo, bardzo dobrej rehabilitacji. Szymon, walczymy, pozdrawiam, rówieśnik z Manchesteru. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Też rówieśnika o pięknym imieniu pozdrawiam. Kiedyś było to też święto nauczycieli. No, jutro będziemy je obchodzić, będziemy o tym rozmawiać i będziemy o to zwracać uwagę. Słuchajcie, to ostatnie, bo to ciekawe. Szymon, wszystkie ciekawe oczywiście, ale to bardzo. Szymon, co z elektromobilnością? Jak widzisz teraz opłacalność tego transportu, wszak sam takim jeździsz. Wiesz co, ja się zdecydowałem na elektromobilność nie tylko dlatego, że to jest opłacalne, bo jest opłacalne, ale dlatego, że to jest element jakbyś takiego mojego całościowego myślenia o moim otoczeniu, o świecie. Ja chciałbym, my mamy dom, który nie myśmy budowali, więc on nie jest z tej epoki energetycznej, ale próbujemy na miarę naszych możliwości robić wszystko, żeby go zaadaptować i zbliżyć do idei zielonego domu, żeby, no pewnych rzeczy już nie zrobimy, nie zrobimy instalacji na szarą wodę, bo to było prucie wszystkiego, ale możemy zrobić fotowoltaikę, zastanawiamy się nad pompą ciepła, czy nas będzie stać, czy to się w ogóle zepnie, mimo tego, jakie są ceny prądu. Dlatego, że to za 2-3 lata i tak wszystko pójdzie w stronę prądu. Znaczy przejedziemy ten kryzys i nie ma po prostu innej drogi. Za 2-3 lata my wtedy już będziemy gotowi z pewnymi rzeczami, bo już je będziemy mieli. Natomiast nie ma innej drogi niż pójście w prąd. Wszystko się będzie elektryfikowało. Pytanie, z czego ten prąd będzie robiony. Nie powinien być robiony z węgla, być może będzie z atomu, być może będzie z wodoru, być może będzie z tego czy z tamtego, ale to będzie dalej na prąd. To się po prostu nie zmieni. Dlatego ja nie będę zmieniał moich przyzwyczajeń i opcji. Mam nadzieję, że zostanę z samochodem elektrycznym. Mam nadzieję, że zelektryfikujemy na ile się da na zielono nasz dom, żeby wyjść z gazu, bo tego też bym bardzo chciał. Właśnie dzisiaj rano dostałem rachunek, jeszcze nie otworzyłem, bo się boję.
To teraz wiecie, no teraz mówią, że te ceny prądu, no ja szacowałem, że mogą nawet dojść do 2 zł w przyszłym roku za kilowatogodzinę. W tej chwili wygląda na to, że będzie 1,2 realnie. To nadal jest, nawet przy takim poziomie cen, opłacalne źródło transportu i absolutnie bezkonkurencyjne wręcz, jeżeli porówna się to do ceny diesla, no bo ja na przykład palę 16 kWh na 100 km, no to proszę sobie teraz policzyć 16 razy 1 i 2, no to niech to będzie, ja nie jestem dobry w matematyce tak na szybko, ale powiedzmy sobie, że to będzie około 18 zł za przejechanie 100 km, to jeżeli masz diesla, który ci pali 8 na przykład, a diesel jest po 8 na 100 km, a diesel jest po 8 zł, no to 8 razy 8 to jest 64, o ile się nie mylę, a więc masz 18 zł za przejechanie 100 km w elektryku i masz przy cenie diesla 8 zł, tak jak teraz jest na stacji w 8 litrach na 100 km, masz 64 zł w dieslu. No to rachunek nadal jest in plus. Nawet jeżeli to będzie 2 zł za prąd, to rachunek nadal jest in plus i ja uważam, że elektromobilność jest tym kierunkiem. Dlaczego mam wrażenie, że za 2-3 lata już nic nie będzie? Będzie, spokojnie. Słuchajcie, to jest wszystko cykl koniunktury. Znaczy, my przez tych gamoni przeżywamy to wszystko, co dzisiaj przeżywa świat, 3 razy mocniej, niż moglibyśmy przeżywać to, gdyby to byli mądrzy ludzie. Wszyscy dzisiaj są w trudnej sytuacji w naszej części świata. Wiele czynników się na to złożyło, no ale my nie musielibyśmy tego przechorowywać tak. To jest tak jak, wiecie, wszyscy się poszczepili na grypę, a my musimy mieć 40 stopni gorączki, bo gamonie nie wiedzieli, jak nas jako państwo zaszczepić. Ściskam was wszystkich bardzo serdecznie, trzymajcie się i mam nadzieję, że do zobaczenia. A to jeszcze, a co pan myśli o tych tabletkach jodku potasu dla dzieci i młodzieży? Dobrze, że są i niech je trzymają. Na wszelki wypadek się przydadzą, natomiast na pewno nie jest zdrowe brać je w tej chwili albo jakoś to suplementować, bo to jest na bardzo szczególne wypadki i nawet jeżeli cokolwiek się wydarzy, to jest jeszcze taki bufor czasowy, że jest czas, żeby to zrobić nawet po nie daj Boże jakimś wydarzeniu. Nie wiem, po co oni w ogóle robią z tego taki dym. To jest normalna procedura, która powinna być, te tabletki powinny być zabezpieczone w odpowiednich miejscach. Po co to ludzi straszyć i opowiadać, że się to robi? To jeżeli przychodzisz i mówisz, mamy zabezpieczone dla was pistolety, na wszelki wypadek, gdyby się wydarzyło, że przyjdzie złodziej, no to o czym ty wtedy myślisz? O tym, że przyjdzie złodziej, a nie o tym, że są pistolety i że to jest... Oni się chyba chcieli też, nie wiem, jakoś pokazać, że oni tak dbają o bezpieczeństwo, że oni... A z tym ogarnęli, Sasi nie ogarną z tym tamtym, ale tabletki jodu potasu to mamy. To dobrze, że mamy, bo to jest obowiązek państwa. Natomiast zostaną one wydane wtedy, kiedy będą potrzebne i to jest naturalna procedura. Ona powinna mieć miejsce i powinni... I myśmy nawet o tym nie powinni wiedzieć, że one tam czekają w momencie, w którym coś nie daj Boże się wydarzy, powinniśmy je dostać i sprawa załatwiona. Państwo powinno nas w taki właśnie sposób dyskretny z tyłu zabezpieczać. Wszystkiego dobrego wam życzę. Trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia. Jak wiecie, ja jestem w sobotę na Igrzyskach Wolności w Łodzi. Zachęcam do tego, żeby posłuchać, zobaczyć. Jutro też będzie okazja, żeby zobaczyć się na różnego rodzaju transmisjach, na które zapraszam. Może dzisiaj coś wykręcimy. Jedziemy. To już naprawdę niedługo, rok został, słuchajcie. Damy radę. Wszystkiego dobrego.